Witajcie, z tej strony Jarol2K i witam Was w poradniku do ustawień graficznych w Enlisted. Pokażę Wam, jak mieć optymalne ustawienia do FPS-ów i żeby widoczność była dobra. Wiecie, o co chodzi. Ok, to jakieś ciemniejsze miejsce, żeby było widać. Ok, aktualnie mam 124 klatki. Wejdźmy sobie w opcje i pokażę Wam, na jakich ustawieniach ja gram. Ja gram na ustawieniach, tu wyłączam wszystko w oświetleniu, do góry tam zostawiam, nic nie zmieniam. I tutaj jeszcze wyłączam te dwie rzeczy. I dzięki temu zyskuję... No trochę zyskuję, 151 klatek. Więc jest trochę więcej. Ale jeszcze jakąś taką jakby alternatywą bym jeszcze powyłączał tutaj resztę tych rzeczy. Zostawiłbym tylko wszystkie rzeczy związane z teksturami, żeby widoczność była jak najlepsza. Jeszcze teoretycznie tutaj to bym mógł jeszcze na maksa zmniejszyć. To róbcie ostatecznie. Bo to jest antyaliasing. Według mnie antyaliasing jest spoko. Dzięki temu obrazek wygląda ładnie, nie jest taki poszarpany. No ale dzięki temu zyskałem prawie 15 klatek. Mam aktualnie 166, 150. No tak, około tych 15 klatek, 14 się pojawiło. I poniżej tych ustawień bym już nie schodził. Ewentualnie, no jak chcecie mieć jak najwięcej klatek i wszystkiego, no to wiadomo, wszystko robicie na ultra low, ale to już jest według mnie troszeczkę bez sensu. No chyba, że wasz komputer nie domaga. Jak wasz komputer nie domaga, a już ustawiliście tak jak tutaj mam te ustawienia zrobione, no to jeszcze zostało wam tutaj skalowanie rozdzielczości, ale dzięki temu gra może wyglądać no fatalnie. Wygląda gra fatalnie w tym momencie, no ale mamy aż 267 klatek, ale tego nie róbcie. To zostawiajcie już lepiej na 100%. No i dzięki temu mamy 183 klatki. Teraz na ekranie pewnie widzicie porównanie każdej tutaj opcji po kolei, czyli ultra, moje ustawienia, moje niskie i ultra niskie. Możecie sobie wybrać, które byście chcieli stosować. Wydaje mi się, że moje ustawienia są optymalne, jest dobra widoczność, dobre klatki na sekundę, więc ja przy nich po prostu zostaję. No i co, i to było chyba na tyle. Myślę, że Wam się to podobało. Zapraszam na mój kanał Twitch, Jarol2K, link w opisie. No i pa, pa!